Agata Kulesza okradziona. Nie uwierzycie, co jej skradziono. Agata Kulesza, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, została okradziona. Do włamania i kradzieży miało dojść w jej domku nad morzem. To ważne dla aktorki miejsce, w którym chciała przyjmować swoich przyjaciół. Teraz nie może, bo złodzieje ukradli jedną z najważniejszych w domu rzeczy. Domek nad morzem był wyjątkowym miejscem dla aktorki. Jeśli nie mogę tam jechać, jadą moi przyjaciele, mówiła w jednym z wywiadów. Teraz to miejsce padło łupem złodziei. Agata Kulesza okradziona. Co ona na to? Jak informuje tygodnik Na Żywo, ktoś włamał się na teren nieruchomości Agaty Kuleszy i ukradł jej główne źródło zasilania budynku, agregat prądotwórczy. Kropka. Jak donosi tygodnik, aktorka jest załamana i przestała czuć się bezpiecznie we własnym domu. W rozmowie z Faktem agentka aktorki nie potwierdziła tych rewelacji. Nie komentuję życia prywatnego pani Agaty, powiedziała nam ze śmiechem. Sama aktorka też nie skomentowała nam tych informacji. Kulesza rozmawiała z Na Żywo. Co Kulesza powiedziała w rozmowie z Na Żywo? W rozmowie z tygodnikiem potwierdziła jedynie fakt kradzieży i przyznała, że skradziono mi między innymi agregat.